Z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie sprawdzę, w jakim stanie jest ciekły metal fabrycznie nałożony na procesor po trzech latach pracy w laptopie gamingowym ASUS oraz zastąpię ten ciekły metal świeżą pastą termoprzewodzącą, a następnie porównam wydajność procesora przed i po wymianie. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców. I lepiej rozwijać mój kanał. Dzisiejsze testy przeprowadzam na laptopie Asus ROG Zephyrus G15 GA503QS, który posiada procesor AMD Ryzen 5800HS pracujący z zegarem 2.8 GHz i do 4.4 GHz w trybie turbo oraz dedykowaną kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3080. Laptop został zakupiony jako nowy w maju 2021 roku, zatem aktualnie ma dokładnie 3 lata i 4 miesiące. Od nowości laptop przepracował 5428 godzin, był używany głównie jako uniwersalny komputer do pracy, rozrywki, oglądania filmów oraz od czasu do czasu również do renderowania wideo. Mając czas pracy laptopa oraz znając jego wiek, możemy policzyć, że laptop pracował 4,5 godziny dziennie, codziennie, czyli dzień w dzień, od nowości. Uważacie, że to dużo czy mało? Dajcie znać w komentarzu. Przez cały czas użytkowania laptop pracował w bardzo dobrych warunkach zewnętrznego otoczenia, po mieszczeniach regularnie sprzątanych, bez dużej ilości kurzu. Laptop od nowości jeszcze nigdy nie był rozbierany i czyszczony w środku. Jeśli chodzi o plan dzisiejszego odcinka, to na początku przeprowadzę benchmark laptopa w aktualnym stanie, czyli z ponad 3-letnim ciekłym metalu nałożonym na procesorze w programie Cinebench R23. Równocześnie będę również monitorował temperatury w programie HW Monitor. Kolejno rozkręcę laptop, wyczyszczę jego wnętrze, skórzu oraz zastąpię ciekły metal na procesorze świeżą pastą termoprzewodzącą, wymienię również pastę na GPU, a następnie przeprowadzę dokładnie taki sam benchmark jak na początku w programie Cinebench R23. W następnej kolejności porównamy sobie wyniki i wyciągniemy wnioski z przeprowadzonych testów. Zatem przejdźmy sobie do testowania. Na początku uruchomię program Havo Monitor i sprawdzę minimalną temperaturę procesora w spoczynku. Minimalna temperatura procesora po 5 minutach bezczynności laptopa to 56,6 stopnia Celsjusza. Teraz uruchamiam benchmark Cinebench R23, klikam start przy CPU Multicore i czekamy. I benchmark nam się zakończył. Uzyskany wynik w programie Cinebench R23 to 9945 punktów. Teraz zabieramy się za rozkręcenie laptopa, jego wyczyszczenie i zastąpienie ciekłego metalu świeżą pastą termoprzewodzącą. Jak możemy zauważyć, w środku laptopa nazbierała się pewna ilość kurzu, jednak jest ona niewielka. Wentylatory są praktycznie całkowicie czyste. Myślę, że na taki stan rzeczy ma wpływ fakt, jak już wspominałem wcześniej, że laptop przez cały czas użytkowania pracował w bardzo dobrych warunkach zewnętrznego otoczenia, w pomieszczeniach regularnie sprzątanych, bez dużej ilości kurzu. Teraz zdemontuję układ chłodzenia. Układ chłodzenia zdemontowany. Przystępujemy do oceny stanu ciekłego metalu. Jak możecie zaobserwować, wygląda na to, że ciekły metal wyparował z obszaru środka rdzenia zarówno na chłodzeniu, jak i samym procesorze. Po prostu go brakuje wraz z czasem znikł z tego miejsca. W pozostałym obszarze, czyli na bokach, widzimy ciekły metal i jest on nadal w stanie ciekłym, czyli takim jak powinien. Co do pasty termoprzewodzącej, znajdującej się na GPU, jest ona dość znacznie wyschnięta i również klasyfikuje się do wymiany. Termopady również klasyfikowały się już do wymiany, jednak z uwagi na taki, ani inny charakter testu, postanowiłem ich teraz nie wymieniać. Kolejno przeszedłem do wyczyszczenia układu chłodzenia i procesora z ciekłego metalu. Ciekły metal jest trudniejszy w usuwaniu niż pasta termoprzewodząca, podczas prób usuwania znacznie się rozciera, co utrudnia wyczyszczenie, jednak większa ilość patyczków i wacików kosmetycznych nasączonych w alkoholu izopropylowym dały sobie z nim radę. Powierzchnia uzyskana po wyczyszczeniu była gładka i równomierna, nie było żadnych wrzerów ani na rdzeniu procesora, ani na chłodzeniu. Kolejno usunąłem starą pastę z GPU. Ona również, z uwagi na dość znaczne zeschnięcie, nie była łatwa do usunięcia. Następnie przeszedłem do naniesienia świeżej pasty termoprzewodzącej. Pasta, jakiej użyłem, to Arctic MX4. pasty nałożone, zatem zakładam chłodzenie i skręcam wszystko w całość. Po skręceniu laptopa uruchomiłem go i ponownie przeprowadziłem ten sam zestaw testów. Na początku uruchamiam program HW Monitor i sprawdzam minimalną temperaturę procesora w spoczynku. Minimalna temperatura procesora po 5 minutach bezczynności laptopa to 50,9 stopnia Celsjusza. Teraz uruchamiam benchmark Cinebench R23, klikam Start przy CPU Multicore i czekamy. I benchmark nam się zakończył. Uzyskany wynik w programie Cinebench R23 to 10 514 punktów. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania wyników z przeprowadzonych testów w tabeli. Jeśli chodzi o minimalną temperaturę procesora laptopa w spoczynku, to po wymianie z ponad 3letniego ciekłego metalu na świeżą pastę termoprzewodzącą zaobserwowaliśmy spadek temperatury z 56,6 na 50,9 stopnia Celsjusza, czyli jest to spadek o 5,7 stopnia Celsjusza. Kolejny wynik benchmarku przeprowadzonego w programie Cinebench R23 po wymianie ciekłego metalu na świeżą pastę termoprzewodzącą wzrósł z 9945 punktów do 10514 punktów, zatem jest to przyrost wydajności równy 5,7%. Maksymalna temperatura procesora uzyskana podczas benchmarku w programie Cinebench R23 po wymianie z ciekłego metalu na świeżą pastę termoprzewodzącą nie uległa zmianie, w obu przypadkach wynosiła 94,8 stopni Celsjusza. Zatem wnioski jakie możemy wyciągnąć po dzisiejszych testach to 3 lata i 4 miesiące to zbyt długi interwał na konserwację układu chłodzenia w laptopie Asus ROG Zephyrus G15GA503QS. Fabryczny ciekły metal powinien zostać wymieniony wcześniej. Po wymianie ponad 3-letniego ciekłego metalu na świeżą pastę termoprzewodzącą, przyrost wydajności w programie Cinebench R23 wyniósł 57%, oraz zaobserwowaliśmy spadek temperatury procesora w spoczynku o 57 stopni Celsjusza. Kolejny wniosek. Maksymalna temperatura procesora uzyskana podczas benchmarku w programie Cinebench R23 po wymianie z ciekłego metalu na świeżą pastę termoprzewodzącą nie uległa zmianie. Za ten fakt odpowiedzialny jest BIOS laptopa ASUS, który jak widać dla bezpieczeństwa procesora nie pozwala przekraczać mu temperatury 94,8 stopni Celsjusza. Jednak choć temperatura procesora po wymianie na świeżą pastę termoprzewodzącą nie obniżyła się, to jednak przy tej samej temperaturze wydajność procesora po wymianie na świeżą pastę termoprzewodzącą była wyższa. I ostatni wniosek. Użytkowanie laptopa w bardzo dobrych warunkach zewnętrznego otoczenia, w pomieszczeniach regularnie sprzątanych, bez dużej ilości kurzu, pozwala zachować wnętrze laptopa, wentylatory w bardzo dobrej czystości przez bardzo długi czas. To by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, co myślisz o przeprowadzonych testach. Linki do zakupu polecanych produktów znajdziesz w opisie filmu. Zapraszam również do wsparcia mnie poprzez opcję podziękuj oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!